Na dzień dzisiejszy na dystrybucji energii cieplnej chyba więcej zarabia spółdzielnia mieszkaniowa i PZN niż nasza spółka. Oni tylko przeadresowują te pieniądze, które pobierają, biorą z tego prowizję, mając, szczerze mówiąc, więcej niż my. Mam tu załącznik numer 6 do dokumentów, które pan również posiada. Teraz wracam do tej inwestycji, którą można wykonać, a która właśnie została zablokowana. Chodzi tu o kondycję naszej spółki. Nie będę się rozwijał, jaki zakres ewentualnej inwestycji, ale jest to inwestycja w wysokości około 3 milionów złotych, przy czym 50% wartości bezzwrotna dotacja, 50% inwestycji KFW kredyt z 5-letnim przesunięciem rozpoczęcia spłaty, okres kredytu do uzgodnienia maksymalnie do 20 lat. Część odsetek pokrywana przez KFW również w formie dotacji. Czy pańskim zdaniem rząd federalny Niemiec i KFW rozdają pieniądze upadającym, zagrożonym spółkom? Nie, oni właśnie kierują te dotacje do spółek takich, które gwarantują właściwy rozwój. Też trzeba to przemyśleć. W tej chwili ta właśnie dotacja została wstrzymana nie ze względu na kondycję spółki, tylko na to, ze względu na to, że ruszyły te analizy, czyli jest pewne zagrożenie prywatyzacją naszej spółki. Tutaj nie jesteśmy poinformowani. I jeszcze jeden. Jeżeli pan jest wstrzymany z Zawana, a dostrzymane wszystkie normy, które są zapisane w umowie z KFW, dotacja nie zostanie wycofana. Więc KFW nie zależy na tym, kto będzie właścicielem, ale zależy na tym, żeby normy środowiskowe były spełnione. Na chwilę obecną poinformuję nie tylko o tym, żeby normy zostały spełnione, ale również zależy im na tym, żeby już wykonane instalacje zostały utrzymane w ruchu, bo mają one dla nich pewną wartość pilotażową, demonstracyjną i oni chcą, żeby to przez najbliższych 10 lat działało. To również mamy to udokumentowane. No i jeszcze jeden punkcik. Pan się bardzo martwi o naszą firmę, o kondycję firmy, o zagrożenia, o wiele innych. Panie burmistrzu, pan ma organ kontrolny w postaci wiernej, zaangażowanej do krwi ostatniej w Rady Nadzorczej. Proszę jeszcze trochę w nas uwierzyć. Jeszcze małe sprostowanie. Pan się podpiera ciągle tym, że zarząd spółki występuje do URE o zmianę stawek. Ale po to, żeby to nie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, żeby był taki wynik, jaki jest, no to musi być ta cena realna. A motto naszego prezesa to jest, my jesteśmy konkurencyjni w stosunku do gazowych. Także... Ja powiem tak, że jak macie wizję, to zaczniecie być prosić o gazowni, to po prostu ludzie przeniosą się na gaz. To jest takie dosyć proste i jasne. Tak? No i to trzyma spółkę w takiej, a nie innej formie. A tutaj jeśli chodzi o pomoc miasta dla firmy, to też pomagam w negocjacjach prezesowi, na przykład z Emilkami w sprawie przyłączenia jednej. Bo przekonuje dyrektora, że to jest dobre rozwiązanie i dla szkoły, i dla sektora. Ja kiedyś prosiłem pana, żeby pan wykorzystał wizerunek tej firmy jako pozytywny dla swojej kadencji tutaj w tym urzędzie, bo widzieliśmy parę biuletynów, gdzie pan omawiał, jakie te inwestycje są prowadzone. No ale jakie zaangażowanie było miasta, właściciela spółki, to my do końca tego nie rozumiemy. Czy ja powiem tak, takie 100% własności firmy jest miasta, tak? To jest spółka miejska, nasza spółka. Oczywiście. Tylko ja jeszcze raz powtarzam. Moim obowiązkiem jest przeanalizowanie wszystkich zagrożeń tego, co przez najbliższe 10 lat może spotkać spółkę. Żeby nie miał niespodzianek, przykryć, żeby nie musiał państwa sprzedawać na siłę. Nie ma to, że tak będę powtarzał jak mamę, ale taka jest rzeczywistość. Tak? Nie ma żadnych zagrożeń, panie burmistrzu. Słuchajcie, pan co, nie było tyle przepisów unijnych dotyczących norm jakościowych działania tego typu spółek, a też nie miałem takiej świadomości, że tyle zagrożeń płynie z działalności takich spółek. Po tych trochę lat kadencji, spotkaniach z innymi burmistrzami, którzy myślą na temat sprzedaży swojej spółki, którzy mieli problemy, człowiekowi nasuwa się pytanie, czy my nie musimy się obawiać. Ja uważam, że i tak to jest za późno, tak? Bo powinna taka analiza być zrobiona ze 2-3 lata temu. Faktycznie na początku poprzedniej kadencji, żeby był pewien, że nie ma zagrożeń. To tak, za późno. Tylko ja muszę mieć pewność, tak? Jak będę miał tą pewność, to wtedy państwu powiem, w tą czy w inną i warto. Pan Radny, czy inny, idąc tutaj zakładem,
dzięki temu właśnie mogą zrealizowano swoją inwestycję w postaci infrastrukturalnej. Podejrzewam, że nie inwestor się z tego po prostu wycofa. Tak jest. Tak jak się to odbywa, to sobie po prostu dodać. Nigdy tego nie ma z mojego na dobre nie wyszło. Okej, czy jeszcze jakieś pytania z prawa, bo zaczynamy, że tak powiem, montować po sam raz setny, jest 16. Czy jakieś inne sprawy macie Państwo? Chcielibyście się dowiedzieć? Nie, to działalność, ta komisja, która jest. Ja tutaj działam, do końca wakacji dam Państwu. A kto podejmie decyzję o sprzedaży spółki, jeśli taka decyzja na gardzie? Ja powiem tak, decyzja zawsze jest burmistrza. Tylko i wyłącznie? To jest tak, że ja powołałem jeszcze raz zespół, który ma przedstawić mi opinię swoją, za, przeciw, wskazać mi szanse zagrożenia. Zresztą poprosiłem zarząd też o to, żeby wskazał mi takie zagrożenie. Mam protokół Rady Nadzorczej dotyczący tego, jak Rada Nadzorcza widzi działalność firmy. No i to tyle, tak? Ja to muszę przeanalizować, przejść z tym przesłać, zobaczyć jak się porozmawiać z ludźmi, którzy są bliżej lub dalej spółek czy górniczych, żeby mi trochę podpowiedzieli. Już tutaj bardziej nie na zasadzie analiz, ale doświadczenia i doradztwa i podjąć decyzję. Decyzja będzie górnicza, jeżeli będziecie mnie nienawidzić, to mnie, jeżeli kochać, to też mnie, ale decyzja jest na górnicy. Możemy liczyć na spotkanie, jak już ta komisja zakończy działalność i będzie pan jakieś miał stanowisko. Ja już to mówiłem, jeżeli będzie decyzja za sprzedażą tej spółki, to zobowiązuję się z Państwem spotkać i przedstawić wszystkie argumenty, które przemawiały za tym, żeby spółkę zprywatyzować. Ok? Trzymamy to słowo. Rada Miasta podejmuje decyzję, Rada Miasta podejmuje już za Radę Miasta. Nie, jeszcze jednak Rada Miasta. Są jeszcze jakieś spółki, które tam bierze pod uwagę prywatyzację? To nie ciągle, jest nowe pytanie. A drugie, czy jeżeli będą takie zagrożenia, ta komisja stwierdzi, że będą takie zagrożenia, czy zakład ma możliwość, czy daje Pan zakładowi możliwość naprawienia tego, żeby też zmodernizowane, przystosowanie do zagrożeń. Znaczy, rozumiem, że załoga cała jest na nie, to no, myślę, że tak. Jak mówię, w zależności od rodzaju zagrożeń i kosztów finansowych, które ewentualnie trzeba by było ponieść na przystosowanie zakładu do normalnej działalności, która będzie związana z wymogami środowiskowymi. Jak mówię, na dzień dzisiejszy takich bardzo realnych które wypływałyby na to, że nie spałby po nocach, nie ma. Jeśli chodzi o analizę, tak, przyglądam się wszystkim spółkom w mniejszym lub większym gronie. To jest spółka, Państwa spółka jest spółką specyficzną, ponieważ norm środowiskowych, które spoczywają w tej spółce jest bardzo dużo. I w wodociągach, i w PPK, i w PZN-ie, w TBS-ie, który jest zupełnie malutki, takich problemów nie ma. Ale raz na czas, nie jest tak, że raz na czas ktoś mi siada i nie sprawdza, jakie są zagrożenia. Ja jestem, że tak powiem, od tego, żeby szacować ryzyko dla miasta. Ale na przykład jeśli chodzi o MPGK, taki zapis sprzedażowy był na początku tamtej kadencji. Tylko że spółka była w takim stanie, że niby jej nie kupił. Tylko to jest kwestia też tego, że ludzi nie pozbawić zupełnie miejsc pracy, bo tam nie było na możliwości negocjowania jakiegoś pakietu socjalnego. Ale Państwo nie macie miejsc pracy. Jeszcze raz powtarzam. Spółka jest w trakcie analizy. Tak? Ja muszę wiedzieć, czy są zagrożenia, czy nie ma zagrożeń. Moje matki, babcie, dziadki. Tak jest. No ja to rozumiem. Ale proszę mi uwierzyć, że ja to też rozumiem, ale to też jest tak, nie jest tak, że musicie prywatne inwestycje tak wszystkich wyrzucić, no bo to albo świadczy o tym,
sama to wierzę. No bo to też nie stać się, no jak przyjdzie prywatny inwestor, to się nie zwolni, tak? No bo nie wiem, czy uważacie, że was jest 50% za dużo? Jeszcze raz powtarzam, budżet HM mamy zamknięty.
Uzyskaliśmy 32 300 000 środków zewnętrznych. Swoim dokładamy niespełna 10. Więc naprawdę, jeśli chodzi o hale, budżet jest zamknięty. Do tego jeszcze hala, jeżeli budujemy pod pensję, to dodatkowym jednym źródłem dochodu. Nie ma, ale to wrócę do tego samochodu. Raz w roku robimy przegląd, żeby pan wiedział, czy pan tym samochodem dojedzie do celu. Czy pan się kołodnie ofiar. I tak samo jest z firmami. Raz na czas trzeba się przyjrzeć, zwłaszcza jeżeli telewizji, radio, prasie robią o zaostrzających się normach, że polskie firmy nie będą spełniały tych norm, że jest niebezpiecznie, że rząd walczy o to, żeby normy nie weszły, bo nasze firmy sobie nie dadzą rady. Więc to jest bardzo, bardzo specyficzny i trudny. Więc ja powiem tak, odpowiedzialność, którą mam na sobie i którą chcemy, że tak powiem, wykorzystać odpowiednio, każe mi zanalizować, czy ja mam jakieś ryzyko, czy nie mam. Jeszcze raz powtarzam, nie muszę sprzedawać, nie będę sprzedawał na siłę. I na tym dzisiaj kończę Państwa spotkanie. Bardzo dziękuję za spotkanie.